Wielkie inwestycje infrastrukturalne to dla Polski szansa na awans do gospodarczej pierwszej ligi. Dlatego strategia odpowiedzialnego rozwoju premiera Mateusza Morawieckiego zakłada budowę centralnego portu komunikacyjnego. CPK to nie tylko wielka zmiana na rynku lotniczym, to także prawdziwa rewolucja w podróżach kolejowych w całej Polsce. I to się dzieje na naszych oczach. Właśnie przyjęliśmy kluczowy dokument naszych zespołów planistycznych – strategiczne studium lokalizacyjne. To prawdziwy kamień milowy. Oznacza on, że zostały wyznaczone korytarze dla nowych linii kolejowych, które umożliwią błyskawiczne podróże między polskimi miastami, a zarazem dojazd do nowego portu lotniczego. Mówimy o 1600 km nowych tras i wprowadzeniu w Polsce systemu kolei dużych prędkości. Zobaczcie, co to będzie oznaczało w praktyce. Z nowego lotniska do Warszawy pojedziemy jedynie 15 minut. Do Łodzi około 28 minut. Z kolei z Łodzi do Wrocławia dojedziemy w jedyne 60 minut, a do Poznania w 70. Z Katowic do Krakowa pojedziemy tylko 35 minut. Dzięki naszym inwestycjom kolej stanie się znowu ważnym elementem rozwoju średnich miast. Na przykład Łomży, do której pociągi osobowe wrócą po 30 latach. Albo Jastrzębia-Zdroju, skąd dojedziemy do Katowic w jedyne 20 minut. Podróż do stolicy z Płocka, Włocławka czy Torunia skróci się o połowę. Polska na dobrych torach. Cała Polska.